Witam na konferencji prasowej po meczu piątej kolejki trzeciej ligi grupy czwartej. Dzisiaj Chełmianka podejmowała Awie Świdnik. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Chełmianki 3-1. Jest z nami trener Awie Dominik Bednarczyk. Witam serdecznie. I trener Chełmianki Artur Bożyk. Witam. Witam. I tradycyjnie proszę o ocenę spotkania najpierw trenera gości. Witam. Następnie chciałem pogratulować gospodarzom trzech punktów. Co do meczu, derby, wiadomo, gdzieś tam rządzą się swoimi prawami. Powiem tak, dostaliśmy dzisiaj 3 bramki ze stałych fragmentów gry. Można powiedzieć, że gdzieś tam byliśmy przy tej grze, gdzieś próbowaliśmy stwarzać jakieś sytuacje, ale no tak jak mówię, no, dwa indywidualne błędy mieliśmy rozpisane, kto kogo kryje i dwie bramki. No, ciężko się gra w sytuacji, gdzie drużyna niby łapie kontakt, bo fajnie, żeśmy zdobyli bramkę do szatni i była szansa odwrócić losy meczu, a niestety bramka na 3-1 spowodowała, że głowy gdzieś tam już nam opadły, zrobiły się ciężkie i po prostu nie byliśmy w stanie wrócić do tlenu. Z mojej strony to wszystko. Chciałem chłopakom podziękować, bo naprawdę walczyli, próbowali, ale no, niestety nie udało się i szukamy punktów w następnym meczu. Dziękuję bardzo. Proszę o ocenę trenera gospodarzy. No bardzo wyraziście. Chcieliśmy dzisiaj powalczyć o możliwość dedykacji dobrych emocji tego zwycięstwa dla Dawida Niewęgłowskiego, który przeżywa trudne chwile w związku z ciężką kontuzją. Dawid, czekamy na Ciebie, czekam na Ciebie też osobiście, na Twój powrót. I dzisiaj było to bardzo widać. Pierwsza połowa to w mojej ocenie nasza przewaga udokumentowana. W drugiej połowie z kolei 20 minut przewagi przeciwnika, gdzie zostaliśmy trochę zepchnięci, kiedy no, w pewien sposób też nie zrealizowaliśmy do końca wszystkiego, żeby tak ten chóry optymizm nam nie przeszkodził. Ale w sukurs nam przyszedł stały fragment i bardzo cieszę, że w ten sposób, że potrafimy zdobywać bramki różnorodnie. A potem to wydaje się, że mecz był już pod kontrolą. Kilka bardzo dobrze przeprowadzonych ataków szybkich nie miało swojego dobrego ostatniego podania, ale myślę, że wynik odzwierciedla mniej więcej to, co tutaj dzisiaj miało miejsce na boisku, ale też no, bardzo ważny był moment, ten początek tej drugiej połowy, w zasadzie pierwsza akcja już kończy się poprzeczką i widać było, że przeciwnik ma nastawienie właściwe i że to będzie naprawdę ciężko. I było. Z tak trudnym przeciwnikiem no i z tak doświadczonym to bardzo cenne zwycięstwo, a dla nas tym bardziej, że ma ono miejsce no, w świetle tego, co przeżywaliśmy niedawno. Przyklęknęliśmy trochę po tamtej porażce, ale cieszy to, że natychmiast się podnieśliśmy i myślę, że to dobry prognostyk przed tym, co przed nami. Kolejny przeciwnik należy tym szacunkiem potraktowany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jakieś do trenera? Ja mam pytanie do trenera gospodarzy, czy do Rysona Szydziuk. Przed meczem mówił pan w wywiadach, że tutaj ma jest doświadczenia. Ja mam wrażenie, że dzisiaj na boisku było zdrowo, że to Chełmianka pokazała więcej doświadczenia. Zgodzi się pan? No bardzo jestem szczęśliwy, że mogę słuchać takich rzeczy, bo ten temat, który pan porusza w tym momencie, jest tematem jednym z wiodących u nas. Nam brakowało bardzo często takiego wyrachowania i dzisiaj nie popełniliśmy błędów, które nam zdarzały się wcześniej, a były identyczne, jakie popełnił dzisiaj przeciwnik przy tej bramce na 3-1. W sytuacji w narożniku zawodnik zwrócony tyłem do bramki, ograniczony dwoma liniami końcową i boczną, jest faulowany i my z tego możemy strzelać bramki. Była historia nasza taka, że właśnie brakowało nam tego, ale to już się zmienia. Fajnie, że jesteśmy w dobrym procesie i między innymi w takich momentach było już lepiej. No i
pierwsza połowa nie była wymarzoną końcówką, no bo straciliśmy bramkę. Zabrakło utrzymania tylko zdala od swojej szesnastki. Ale z kolei w drugiej połowie, no to tą końcówkę już pokazaliśmy, że potrafimy dłużej, przez dłuższe okresy czasu trzymać tą piłkę z daleka. Od naszej szesnastki, szczególnie połowy. I no cieszę się, że jest progres też na tym obszarze. No jest tych obszarów oczywiście bardzo wiele, ale że on go akceptuje. Cieszę się, że chłopcy mogą to też słyszeć. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno. Mam jeszcze poproszę do naszego trenera, trenera Bednarczyka. Trenerze, troszeczkę taka lampka alarmowa chyba się pali po tych ostatnich występach, bo to co dzisiaj padło, stałe fragmenty gry, powiedzmy, stały się naszą zmową troszeczkę. Tak, przyznam, że gdzieś też te stałe fragmenty spędzałem sobie z powiek i myślimy, jak to ułożyć. No tak mówię, no, możemy sobie zakładać przed meczem pewne rzeczy, że każdy przeciwnika mamy rozpisane, to nawet na przykład taki błąd, jak popełniamy przy pierwszej bramce, gdzie napastnik nie jest wcale, nie wiem, warunkami wyższy od naszego stopera i strzela bardzo łatwo bramkę. Trzecia bramka to samo, krycie i też praktycznie dostajemy. No tak jak mówię, no, tylko rozmowa wewnątrz drużyny, moje gdzieś tam przemyślenia, żeby zastanowić się, czy na przykład nie przejść na strefę mieszaną przy stałych fragmentach, czy tak jak gospodarze dzisiaj grali pełną strefą i gdzieś, jak to się mówi, przynosiło to efekt. Tylko tak jak mówię, no, cały świat dzisiaj, zresztą mistrzostwa pokazały, że stałe fragmenty coraz bardziej rządzą po prostu piłką nożną i w momentach, gdzie mecz jest wyrównany i jest bliżej remisu, kto ma stałe fragmenty lepiej opracowane i tych wykonawców tych stałych fragmentów ma gdzieś lepszych, ten wygrywa mecz. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, to dziękuję.